W lasach państwowych zaczyna się pojawiać mechanizm małej Rosji. To jest przyzwolenie na zło i na nieprawidłowości, na złodziejstwo, na kumoterstwo, na mobbing. Rekordzista, emerytowany leśnik, kupił w ciągu roku 7 nieruchomości, warty w sumie ponad 900 tysięcy złotych, za które zapłacił około 71 tysięcy złotych. I teraz powiem o metodach lewych interesów. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/czabanrobiraban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Nazywam się Ilona Czujkowska, jestem leśnikiem z wykształcenia i z powołania. Pracowałam w Lasach Państwowych ponad 30 lat na stanowiskach kierowniczych, w tym w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, na stanowisku Głównego Inspektora Straży Leśnej na całą Polskę. Byłam zastępcą nadleśniczego, byłam nadleśniczym, byłam inżynierem nadzoru, więc wszystkie szczeble w tej organizacji wiem, jak działają i wiem, jak powinny funkcjonować obecnie. Od ponad roku jesteśmy z Panią w kontakcie. Rozmawialiśmy o tym, że taki wywiad pewnie kiedyś nastąpi. Długo się Pani wahała. Dlaczego Pani teraz zdecydowała się pod swoim imieniem i nazwiskiem rozmawiać ze mną przed kamerą? Dlatego się zdecydowałam, że milczenie i ukrywanie swoich poglądów, niemówienie prawdy wcale nie sprzyja tej prawdzie. Jeżeli będziemy siedzieć cicho i nie będziemy mówić o nieprawidłowościach, to po nas też przyjdą, bo to jest przyzwolenie na zło i na nieprawidłowości, na złodziejstwo, na kumoterstwo, na mobbing. To jest zgoda na te wszystkie złe rzeczy. W Polsce zaczyna, w lasach państwowych, bo nie będę wchodzić w tą szerszą skalę, zaczyna się pojawiać mechanizm małej Rosji, że jeżeli ktoś nie jest merytoryczny, to potrafi zastraszyć, czy to swoją załogę, czy to swoich pracowników, czy kogoś, czy rodziny tych pracowników. I ja to mówię z pełną świadomością, dlatego że sama tego doświadczyłam i moi przyjaciele też. Założyliśmy takie stowarzyszenie Polski Instytut Partnerstwa Leśnego. W statucie mamy ściganie nieprawidłowości, nepotyzmu, przestępstw gospodarczych. Same dobre idee, które służą państwu i lasom państwowym. Za działalność w tym stowarzyszeniu dostaliśmy bardzo duże cięgi. Były zwolnienia dyscyplinarne, były nękanie naszej rodziny, mojego męża chciano zwolnić, nęka się moją córkę jedną. Bo pani mąż pracuje też w lasach państwowych. Córka? Córka nie mieszka, ale mieszka na osiedlu leśnym. Dlaczego mówię o małej Rosji? Bo to jest niesłychane, bo nie można było mnie uderzyć w sposób merytoryczny, to doszukano się, że mam gdzieś działkę i 10 lat temu ja nawet nie zgłosiłam, że będę coś tam budować i nadzór budowlany nagle zaczął się interesować, co ja tam robię na tej działce z wezwaniami. Nawet nie sprawdził, kto jest właścicielem tej działki po 10 latach. Oczywiście stwierdzili, że tam teraz gospodaruje moja córka, więc dostała najwyższą karę w trakcie budowy, niezakończonej budowy tego swojego małego tam domeczku. Czyli są wszelkie użyte mechanizmy, żeby nas zastraszyć.
A ja chciałam powiedzieć, że ja się nie dam zastraszyć, bo ja pochodzę z rodziny, która ma tradycje partyzanckie. Jedyna kobieta w oddziale Hubala to była moja stryjeczna babka i prędzej mnie po prostu ktoś utłucze, niż zamknie mi usta. A w tej chwili, jak widzę, jak to działa, jak się niszczy moich kolegów, jak się... Kolegów? Jak się... Z pracy dawnej. Z pracy i obecnie tych, którzy są zwolnieni, jak działają mechanizmy w państwie, czyli prokuratura, sądy, policja, to jest coś niebywałego. Że... Ale teraz skupmy się na tym, co pani powiedziała wcześniej, czyli na kumoterstwie, na tej patologii w lasach państwowych, której pani była świadkiem. Dobrze. Pewnie tego jest tak dużo, że nie wiadomo od czego zacząć. To ja zacznę. Ale skoro się spotkaliśmy tutaj na takim zrębowisku, no to może powiedzmy o tym, jak wygląda polska gospodarka leśna. Czy to powinno wyglądać tak, jak czasami obserwujemy, będąc gdzieś w pobliżu torów, wagony towarowe wypełnione polskim drewnem jadące gdzieś na wschód i te harwestery, też nie tak dawno stosunkowo, w Puszczy Białowieskiej? Czy tak powinno to wyglądać? Jak wygląda polska gospodarka leśna? Ja jestem przeciwna tezie, że jest to gospodarka rabunkowa. Raczej powiedziałabym, że jest to gospodarowanie rabunkowe. Dlatego, że jeżeli sięgniemy po wojnie, gdzie lesistość była rzędu 20%, a teraz jest 30% kraju lesistość, to i zapas się zwiększa, czyli to drewno, które można pozyskać dla gospodarki naszej, dla przemysłu drzewnego. Ale czy to drewno, które się pozyskuje, ono jest pozyskiwane dla naszej gospodarki, dla naszego przemysłu drzewnego? Właśnie chciałam to powiedzieć. Że oczywiście zapas wzrósł, ale należy rozważyć teraz tak. Po pierwsze, czy ten surowiec zaspokaja potrzeby społeczne, poczynając od opału dla lokalnej ludności, a kończąc na zakładach i małych, poprzez małe tartaki, kończąc na dużych zakładach przemysłowych o zasięgu krajowym. Czy to zabezpiecza ten nasz surowiec? No okazuje się, że niestety nie. Ludzie nie mogą nabyć opału, dlatego że są jakieś dziwne zakazy i właściwie drewno opałowe nie występuje w nadleśnictwie. Jest bardzo mała pula, każdy się o to bije i ten, kto zdobędzie ten opał, to jest bardzo szczęśliwy. A wiemy, jak to jest na prowincji. To nie są bloki, każdy musi się zaopatrzyć w ten surowiec. Małe tartaki z dużą trudnością zdobywają surowiec, a jeżeli już zdobywają, jest taki system sprzedaży, że te ceny są niebotyczne. Często bardziej opłaca się sprowadzać surowiec z zagranicy, niż kupować rodzimy. A jednocześnie słyszymy, że bardzo dużo surowca jedzie do Chin. Więc komu ta gospodarka służy, ten zysk ze sprzedaży? No nie naszej gospodarce. Na pewno nie naszej gospodarce. I to jest właśnie niebezpieczne tutaj w tym gospodarowaniu. Ale pewnie pani doskonale zna ten proceder, jaki się i to, co się dzieje wokół tej wycinki, czyli kto na tym wszystkim zarabia, jak się wybiera te miejsca do wycięcia, które firmy biorą w tym udział, czy to drewno trafia do rzeczywiście tych, którzy na wolnym rynku starają się zdobyć ten surowiec, czy do znajomych? To jest tak. Jest plan urządzania lasu. Według tego planu urządzania lasu zatwierdzonego przez ministra, każde nadleśnictwo ma określoną masę do wycięcia. I są to różne użytki. Tak najprościej mówiąc, może być pielęgnacja, czyli trzebież, a może być zrąb zupełny, co nas tak bardzo bulwersuje, bo są to duże powierzchnie, jest to ingerencja w system ekologiczny i niestety przyroda trudno się odbudowuje. Dlatego leśnicy starają się robić rębnie takie mniejsze, żeby nie zakłócać tego ładu przestrzennego i czasowego. Na pewno żaden nadleśniczy nie odważy się wyciąć drewna, drzewa z powierzchni, która nie była w planie.
Ale teraz jest pytanie, kto to drewno nabywa? No ci, którzy zawarli umowy. Ale zasady sprzedaży i zawierania umów pozostają wiele do życzenia, bo przedsiębiorcy leśni niejednokrotnie występowali, że są to złe zasady, które nie służą, że ceny są zawyżone. Później idzie to na jakieś takie wolne przetargi. Kupują ludzie przypadkowi. I właściwie to my nie wiemy, w jaki sposób ten surowiec dostaje się do Chin. Bo przecież Chiny z nami nie zawierają umów, tylko z naszymi polskimi przedsiębiorstwami. Więc to trzeba by było zbadać, ale na to trzeba informacji. Ja się na pewno nie pokuszę o to, żeby to oceniać, bo nie mam takich informacji. Mówi pani o tym, że żaden leśniczy nie wytnie tam bez zgody zawartej w planie urządzenia lasu, że to się tak punktowo wycina. Mieliśmy na olbrzymią skalę wycinkę w Puszczy Białowieskiej, ostatecznie zakazaną. Obserwujemy chociażby w okolicach Augustowa olbrzymie połacie wycięte lasu, od drogi przedzielone tutaj, pozostawione drzewa, żeby nikt nie widział. Czy to rzeczywiście tak wygląda, że leśnicy są święci i te wycinki to są zgodnie ze sztuką leśną i z dbałością o przyrodę? No bo jednak to, co się wydarzyło chociażby w Puszczy Białowieskiej, pokazuje, że nie, że tam był rabunek, że tam było położenie ręki na czymś świętym dla Polaków i dla Europy. Tak, dlatego, że całe lasy są upolitycznione od tych dwóch kadencji dla jednej słusznej partii. Po wojnie byli komisarze polityczni, ale potrzebni byli merytoryści do fabryk, żeby wiedzieć, jak gospodarować, żeby gospodarka się rozwijała. W tej chwili mamy w większości politycznych komisarzy i dlatego dzieje się, jak dzieje. Struktura lasów jest sztabowo-liniowa, więc jesteśmy zależni od swojego przełożonego, nasz przełożony jest zależny od dyrektora, dyrektorzy regionalni są zależni od dyrektora generalnego, od ministra i tak dalej, tak jak w wojsku. Dlatego wszelkie polecenia muszą być wykonywane, ponieważ jeżeli nie będą wykonywane, no to będzie złamanie, że tak powiem, kodeksu pracy, niewykonywanie obowiązków i pretekst do zwolnienia. Ale jest zasadnicze pytanie, czy to są dobre polecenia, czy one są merytoryczne? I tutaj jest problem w tym, że jeżeli pan nadleśniczy jest niemerytoryczny, jest z powołania politycznego, bo był przedtem podleśniczym albo strażnikiem leśnym, a teraz otworzyła się dla niego kariera i nie jest przygotowany merytorycznie, a również do zarządzania ludźmi, to wychodzą nam takie kwiatki. Straż Leśna generalnie zawsze była formacją, która miała dbać o majątek Skarbu Państwa. Czyli, żeby ktoś nie demolował lasu, żeby nie kradł drewna, żeby nie przekopywał ściółki. To byli tacy dobrzy strażnicy, którzy jak spotkają kogoś, kto się źle zachowuje, to mieli go pouczyć. A w tej chwili co się stało? Dostali broń długą automatyczną, oprócz tej pałki i broni krótkiej. I kim oni są w tej chwili? Jakim wojskiem? Kogo mają zastraszyć? Tą babcię, co zbiera grzyby? Czy tą rodzinę, co wyszła na jagody? Przecież to jest wszystko nienormalne. I to, że oni się angażowali bezpośrednio w ataki z ekologami, no to jest, że tak powiem, pobudzenie w ludziach jakichś złych instynktów. Oni chyba zapomnieli, do czego byli powołani przez ustawę o lasach. Ale dlaczego? Dlatego, że byli przekonani, że będą bezkarni, że mogą użyć swojej władzy i środków przymusu bezpośredniego niezgodnie z przepisami. Nawet jak policja używa broni, to musi się później tłumaczyć. A co dopiero strażnik leśny, który nie ma takich uprawnień jak policja, który jest jakby takim strażnikiem w lasach, strażnikiem przyrody, on się angażuje w jakieś bójki, to jest po prostu niebywałe. Niebywałe i nie do przyjęcia. I to szkodzi wszystkim tym ludziom. Ale robią kariery. Tak jak jeden pan Łukasz, strażnik leśny, który w Białowieży wykazywał się zdecydowaniem i wypełnianiem tych rozkazów, takich też związanych z brutalnym rozbijaniem akcji protestacyjnych ekologów, a później awansował na dyrektora Regionalnej
Izby Lasów. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Chyba w Szczecinku, dobrze tak. mówię? Tak. No więc ja zaczęłam mówić, czym są lasy. Lasy oprócz tego, że mają surowiec, że mają budynki, budowle, działki nad jeziorem, mają przewielkie bogactwo, to mają ludzi. I ci ludzie są odpowiednio, to jest takie know-how, to oni są wykształceni, oni mają wiedzę, oni są w służbie mundurowej, więc według ustawy o lasach powinni reprezentować sobą same najlepsze cechy, tak samo jak nadleśniczy. Powinien być autorytetem moralnym i autorytetem merytorycznym. Jeżeli tego nie ma, nie ma takich umiejętności, a potrafi się rozpychać łokciami, no to zarządza jak zarządza, czyli zastrasza, nęka, mobbinguje, robi jakieś lewe interesy. Dobrze, lewe interesy. No. Na czym to polegało? Polegało na... Są bardzo różne sposoby robienia lewych interesów. Lasy państwowe zarządzają dzierżawami. Są to często na przykład bardzo atrakcyjne działki nad jeziorem. Lasy Państwowe jako państwowa instytucja są obowiązane robić określone procedury przetargowe, żeby ktoś, kto chce nad tą działkę wydzierżawić, żeby przystąpił do tych procedur. Proszę sobie wyobrazić, że co po niektórych urzędnikom spoza lasów, pominięto te procedury i sobie wydzierżawiają działkę nad jeziorem, bo nie było chętnych, czyli łamie się prawo pierwsze. Drugie, ktoś się wybudował na gruncie lasów państwowych. No to ja zaczęłam działać, że to jest niezgodne z prawem. Tam miała stać jakaś wiata tylko, a tu jest dom i te wszystkie materiały i podwórko i salon i łazienki. No okazuje się, że ten pan, no to nie wiem, ma jakichś takich przyjaciół, że to ja niepotrzebnie go zaczepiłam, bo majątek Skarbu Państwa, jak się okazuje, nie jest najważniejszy w tym wszystkim, tylko kolesiostwo. Lasy Państwowe, jak ustaliła NIK od stycznia 2015 roku do końca sierpnia 2022 roku, sprzedały niemal 2,5 tysiąca nieruchomości za ponad 46 milionów złotych, choć ich rynkowa wartość wynosiła około 351 milionów złotych. Zgodnie bowiem z ustawą o lasach, osobom uprawnionym do kupna przysługiwała bonifikata sięgająca nawet 95%. Rekordzista, emerytowany leśnik, kupił w ciągu roku 7 nieruchomości, warty w sumie ponad 900 tysięcy złotych, za które zapłacił około 71 tysięcy złotych. Następnie podpisał przedwstępne umowy ich sprzedaży z tą samą osobą. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie NIK zawiadomiła prokuraturę. Z kolei szefa CBA Izba poinformowała o istnieniu mechanizmu umożliwiającego przejmowanie nieruchomości lasów państwowych na szkodę Skarbu Państwa. W związku z ustaleniami kontroli i dostrzegając m.in. kwestie sprawiedliwości społecznej oraz potrzebę racjonalnego wydatkowania środków publicznych, NIK wnioskuje o zmianę prawa, a także stworzenie regulacji wewnętrznej w lasach państwowych, które będą sprzyjać transparentności ich działania. I teraz powiem o metodach lewych interesów, na które będą dowody, jak zaczną działać odpowiednie służby, bo w tej chwili zarówno jak i sąd, jak i prokuratura niekoniecznie się tym zajmą i policja też niekoniecznie. Surowiec leśny może być sprzedawany legalnie, a może być sprzedawany bez wszelkich kwitów. Może być. Jeżeli nie ma kontroli, która zupełnie, moim zdaniem, nie działa w lasach, tak jak powinna działać, no to dzieją się takie lewe interesy. Nie podam nadleśnictw i nie podam, bo tym się zajmą odpowiednie służby. Zresztą Najwyższa Izba Kontroli o pewnych rzeczach już jest poinformowana i to nie moja sprawa, żeby to udowadniać. Na przykład leśniczy
odbiera drewno zupełnie w innych klasach jakości. Wiemy, że to się różni bardzo, różni się bardzo ceną, tak? No i to jest na przykład bardzo dobry surowiec, a jest odebrany jako zły. No ktoś to kupuje za marne pieniądze i na tym się wzbogaca, ale żeby takie coś robić, to musi być cały łańcuszek ludzi, którzy, że tak powiem, na to popatrzą przez no to są metody takie, no, niezgodne z prawem. I jak taki łańcuszek wygląda? Tak, łańcuszek wygląda, że organy kontrolne w nadleśnictwie nie działają, no bo zajmują się na przykład ochroną jakichś bankietów. No i wiedzą, że takie coś jest. Z tego ma działkę leśniczy, z tego ma działkę może inżynier nadzoru, może nadleśniczy. Policja nie sprawdza tych ładunków, bo przecież jest takie porozumienie policji, że policja ma uprawnienia sprawdzania dokumentacji, czy drewno jest legalnie wożone, czy nie. No ale jak się okazuje, no nie działa to zawsze i mój kolega napisał na ten temat nawet artykuł i został pozwany przez nadleśniczego za to, że właśnie napisał, że jest takie niebezpieczeństwo, więc jak widać jest to bardzo śliski temat i bardzo wrażliwy. Mówi się jak się skończyło to pozwanie? Skończyło się ugodą, ale widzę, że są bardzo przewrażliwieni na tym punkcie i jeżeli jest jakiś sygnalista, a ten kolega był sygnalistą i zgłasza, jakie mogą być nieprawidłowości, czy są według niego te nieprawidłowości, bo wcale nie muszą być, ale według niego, że trzeba to sprawdzić, po to jest kontrola i on za to dostaje od razu pozew, to jest to co najmniej dziwne. My nie powiedzieliśmy tak, może tego wyraźnie, ale ta rozmowa pani, to też jest chyba taki pani akt rozpaczy, krzyk bezsilności? No na pewno. Na pewno dlatego, że ja sama doświadczyłam z mojej firmy, która zawsze dla mnie była najbliższa sercu. Napisałam skargę na nieprawidłowość, no i ten, no było bardzo dużo nieprawidłowości. No i ten inspektor, który tam sprawdzał, napisał do mnie pismo na mój prywatny adres, że mam wszystko odwołać i wszystkich przeprosić. Czyli moje prawa konstytucyjne są łamane w sposób no naprawdę niebywały. I ja oczywiście się nie odwołam od tego nigdzie, bo w tej chwili nie działa żadna prokuratura, ani żaden minister, który by powiedział, że proszę pana, tak się nie robi. Ten człowiek ma prawo złożyć skargę, ma prawo być sygnalistą. I to jest jeszcze tak. Mamy dostęp do informacji publicznej jako stowarzyszenie. Pytamy się o na przykład zarządzanie zasobami lokalowymi, bo takie ostatnio były głośne sprawy, że właśnie ten majątek lokalowy, leśniczówki, jakieś piękne budynki są sprzedawane za parę groszy wbrew prawu. I żeby to, że tak powiem, dopiąć na ostatni guzik, my się pytamy, czy są spełnione warunki takie i takie. Nie dostajemy żadnej odpowiedzi, mimo że sąd daje karę administracyjną i nie dostaniemy tej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że panom nadleśniczym się wydaje, że to są ich dane wrażliwe. Jak on się gospodaruje, jak on wydaje nasze pieniądze. A te nasze pieniądze są wydawane no naprawdę w sposób co najmniej nieprawidłowy. I zaraz do tego wrócimy, ale myślę, że nie skończyliśmy jeszcze dokładnego mówienia tego łańcuszka mafijnego, bo to wygląda jak po prostu zmowa mafijna, gdzie na majątku państwowym dorabiają się jacyś dziwni goście, no i też ci, którzy mogą nosić mundur leśnika. Pani odkryła taki proceder. Ja oczywiście odkryłam taki proceder, ale żeby z tymi dowodami iść do prokuratury, to ta prokuratura musi odpowiednio działać. Czyli pani nie zgłosiła tego do prokuratury? Nie, nie zgłosiłam. Bała się pani? Nie, bo wiem, że nie będzie żadnego efektu, a będą zwiększone, że tak powiem, mechanizmy zastraszania mojej rodziny. Włamano mi się na komputer i poleciałam z tym na policję, a na policji zamiast zająć się przestępstwem internetowym, zaczęto mnie wypytywać o stowarzyszenie.
Więc my mamy teraz opiekuna takiego w Warszawie, pana oficera, który się zajmuje naszym stowarzyszeniem. I to jest taki sygnał, że jak ja będę cokolwiek chciała działać, to oni się mną zajmą. Już się zajęli moją jedną córką, drugą, moim mężem, gdzie złamano prawo pracy w kilku punktach i nadleśnictwo zapłaciło koszty. Ale to nieważne. To są metody po prostu małej Rosji. To się dzieje. Jeżeli ty się będziesz odzywać i będziesz coś mówić, no to my ciebie załatwimy. No i to na przeróżne sposoby. I takich pracowników lasów państwowych, obecnych i byłych, którzy nie zgadzają się z tą patologią w firmie, jest więcej niż pani? Ma pani za sobą jeszcze kogoś? Jesteśmy stowarzyszeniem. Dwóch moich kolegów zostało zwolnionych dyscyplinarnie, pracowali aktywnie w lasach. Za to, że dołączyli do stowarzyszenia? Tak, za to, że działali w stowarzyszeniu. Jeden kolega walczy jakby z wiatrakami, bo tam są poważniejsze sprawy. Teraz nie mogę o tym mówić, bo jeszcze są w toku. Ale wszelkie metody są dozwolone, łącznie z nasyłaniem jakichś służb i sfałszowaniem dokumentów. I to jest dla nas, ile osób jest za nami. No dzwonią do nas po kryjomu osoby, które chcą pomocy. Więc na przykład pisze się pismo albo mówi się, w jaki sposób trzeba załatwić sprawę. O jaką pomoc na przykład proszę? O na przykład o pomoc w mobbingu, o pomoc w nękaniu. I mówimy, w jaki sposób trzeba to załatwić, my napiszemy pismo i tak dalej. Ale ta osoba się boi odezwać, dlatego że ona wie, że jeżeli zaprotestuje, to jest typowy mechanizm taki małej Rosji. Jeżeli zaprotestuje, to nie tylko ona dostanie po głowie, ale jej rodzina, jeżeli będzie w zasięgu ręki. A w tej chwili lasy są tak upolitycznione, że ta polityka wychodzi poza lasy i są takie mechanizmy, że można na przykład zwolnić córkę, dokuczyć synowi, męża potargać. Tylko że ludzie nie rozumieją, że przez to milczenie to dają przyzwolenie na te wszystkie złe rzeczy. Są takie kręgi, które mówią, jak można zreformować lasy i tak dalej, ale oni się boją cokolwiek zrobić, bo zwolnić człowieka dyscyplinarnie to jest jeden moment. Żeby wrócić do pracy, to muszą minąć 2 lata. Przez 2 lata trzeba mieć środki, jak się ma rodzinę, trzeba gdzieś mieszkać i coś jeść. I rzadko kto się na to decyduje, bo każdy ma taki instynkt samozachowawczy, bo tu jest żyć albo nie żyć i nie chcą się rzucać w ten wir, że tak powiem, działalności jakby na opozycyjnej. Ja byłam świadkiem w sądzie, a do mnie sędzia powiedział, że ja działam w opozycji. Ja nie działam żadnej opozycji, ja działam dla tego kraju, dla lasów. Okazuje się, że ja jestem jakimś wywrotowcem. Dlaczego? Dlatego, że mi się nie podoba złodziejstwo, nie podoba mi się to, że się ludzi niszczy, że się nie patrzy na umiejętności, że są nadleśniczowie, którzy nic nie potrafią, tylko zastraszać, nie mają pojęcia o gospodarce leśnej, a cała załoga ratuje ich, żeby to jakoś działało. Czyli na czele poszczególnych nadleśnictw przypadki, kiedy, tak jak pani mówi, nadleśniczowie nie mają pojęcia o swojej robocie i odpowiadają za majątek. Tak. I odpowiadają za takie zrębowiska. No oni odpowiadają za gospodarowanie surowcem, za gospodarowanie zasobami lokalowymi, za zagospodarowanie ludźmi, którzy są największym też majątkiem w tych lasach. To są ludzie wykształceni. A w tej chwili, wskutek tych działań, takich działań, mechanizmów, że doboru selekcji takiej negatywnej kadry w lasach, to się demoralizuje młodych ludzi. No właśnie, bo wracając teraz do tego, o czym właśnie teraz pani wspomniała, znaczy wracając, od razu pani o tym powiedziała. Pamiętamy kopertę, to chyba Błaszczak przekazywał ministrowi Szyszce, tak? Kopertę od córki leśnika. Tak. Dobrze to pamiętam? Tak, tak, tak. To jest taka córka leśniczego. A to jest kamera Polsatu. Tak, dobra, nie szkodzi. Ona prosiła, żebym panu to przekazał, dobra? Dobra. Tak się załatwia robotę w lasach? Wie pan co? Każdy z nas wie, jak się załatwia robotę w lasach. No, załatwia się tak, że się bierze telefon i mówi, że ta osoba powinna pracować tu i tu.
ma się wtedy swojego człowieka w tej firmie. Ta osoba za to, że dostała to stanowisko, to zrobi bardzo dużo nielegalnych rzeczy, żeby nie zapominajmy, że leśnicy są teraz zawodem jednym z najlepiej zarabiających. Średnia krajowa to jest około 10 tysięcy, więc każdy tutaj chciałby pracować, mieć mieszkanie służbowe czy się budować i to jest taka cena, że no nie każdy jest gotów stanąć po stronie prawdy. I tak się im wydaje, że przez to, że niby są pseudoneutralni, no to nie mają nic wspólnego z tym złem. Ale to jest właśnie, milczenie jest przyzwoleniem na zło. I jeżeli będziesz siedział z boku, to przyjdą i po ciebie, tak jak przyszli po każdego z członków naszego zarządu. Przyszli. Jest pewien ojciec dyrektor, jest pewna sympatyczka tego ojca dyrektora. Były bliskie relacje właśnie z już nieżyjącym, byłym ministrem środowiska. I ta osoba no, ma dużą moc sprawczą w pewnym nadleśnictwie. To jest przeciekawe, bo minister Szyszko był moim wykładowcą na SGGW. Bardzo kompetentny entomolog, wspaniały człowiek. W tej chwili posługują się nim zupełnie w takich niecnych celach, niemerytorycznych. Zrobili z niego jakiegoś bohatera, a to był po prostu dobry fachowiec, którego trzeba by było wysłuchać tak do końca, o co tam naprawdę chodziło. Jeżeli chodzi o tą sympatyczkę, Znaczy, ja muszę dodać. No. Przypuszczam, że pani ma na myśli, mówiąc o fachowości pana Szyszki, to, co mówił na wykładach, jego wąską specjalizację. Polowanie do bażantów wypuszczanych pod lufy z klatek, wyrzynanie Puszczy Białowieskiej, czy też... Tam była ta historia z rysiem, spreparowanym. Tak. Nie, tego nie wolno zapomnieć i tutaj w tej rozmowie tego nie mogę przemilczeć, ale przejdźmy dalej. Oczywiście, że nie, ale to jest właśnie ta woda sodowa, która uderza ludziom, którzy myślą, że mogą być bezkarni, że mogą się panoszyć na naszym majątku, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że mają prawo wiedzieć, dlaczego ty tutaj polujesz, dlaczego ty kupiłeś to mieszkanie, w jakiej cenie jest ta inwestycja w nadleśnictwie. My to mamy prawo wiedzieć. To nie jest prywatne gospodarstwo tego człowieka. Absolutnie. I ci ludzie też nie są jego pachołkami ani służącymi. A ja muszę powiedzieć, że gdy była konferencja prasowa w Puszczy Białowieskiej z udziałem właśnie pana ministra, to żeby powstrzymać mnie przed zadawaniem pytań, człowiek z jego otoczenia wprost mi fizycznie łapał w pół od tyłu i przytrzymywał, żebym nie mógł dostać się do pana ministra. Tak mówiłam, to że to jest mała Rosja? No. Jeżeli mnie nęka nadzór budowlany sprzed 10 laty, nawet nie sprawdzając, kto jest właścicielem działki. Ale co ja chciałam powiedzieć? Jest taka fundacja Forum Ekologiczne Młodzieży, na którą pan dyrektor pisemnie zalecał wpłacanie pieniędzy. Który pan dyrektor? Pan dyrektor z Białegostoku. Z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Tak. Mamy 490 nadleśnictw, prawda? No ta fundacja buduje kaplicę, dostała prawie za darmo grunt tam gdzieś w okolicach Białowieży. Zresztą o tym pisała prasa. Oczywiście formalnie nie mamy już wpływu na to, jak są przelane te pieniądze na rozliczanie, jak one zostają wydane. Ale ja na przykład chciałabym wiedzieć, gdzie są te pieniądze, które były przesłane z nadleśnictw i jak one były rozliczone? Ja mam prawo to wiedzieć, ponieważ jest to majątek Skarbu Państwa, czyli moje pieniądze też. A jak ja widzę członków tej fundacji, którzy jeżdżą super samochodami terenowymi, które na pewno sobie by nie mogli pozwolić za swoje pieniądze, no to mam mieszane uczucia i dlatego zadaję te pytania. I mam prawo zadawać te pytania, chyba że powstaną jakieś łagry, obozy pracy, no to wtedy będzie trudniej. Ale dokąd jeszcze nie ma tych łagrów, to będę zadawać to pytanie. Gdzie jest ta kasa? Jak jest rozliczona? Dlaczego my nie jesteśmy świadomi tego, że mamy prawo wiedzieć i nie jesteśmy świadomi tego, że to jest nasze, a nie czyjeś. Po prostu.
Jeżeli chodzi o stosunki z panem ojcem Rydzykiem, no to powiedział ksiądz Tischner, że wiarą powinni się zajmować mądrzy ludzie, a nie głupcy. A głupcy przykrywają wiarą, no bo jeżeli ktoś załatwia sprawę elektrowni Turów, dając nam mszę, no to ja nie wiem, czy Pani Matka Boska to ma płacone za to, żeby załatwiać te wszystkie sprawy, czy Pani Minister, czy Pan Prezydent, albo dawanie nam mszę, żeby spadł deszcz, no to przecież zajmijmy się retencją wody, problemem, małą retencją w lasach. To kiedyś był fantastyczny projekt. Co się dzieje? Bo teraz podstawowym projektem to jest to, żeby tak, sobie kupić leśniczówkę, synowi kupić leśniczówkę, komuś jeszcze tak. Są takie przypadki, ja nie mówię, że generalnie. Więc zamiast zajmować się tym, jakie są problemy właśnie z przyrodą, czyli zmiana klimatu, ekspansja obcych gatunków, deficyty wody, bo to wszystko uderzy całą naszą planetę i my powinniśmy być częścią, razem z ekologami powinniśmy o to dbać, to w tej chwili nasi koledzy, którzy dostali te swoje posady zupełnie nieuzasadnione, bo są, nie ma tam śladów nawet procesów myślowych, za to wiedzą, jak uskubnąć ten majątek. A my się boimy zapytać. No my się nie boimy akurat zapytać, tylko nie dostajemy odpowiedzi. Czekamy więc. Ale z waszych właśnie obserwacji, teraz porozmawiajmy o tym, na co wydawane są te pieniądze. Powiedziała pani o mszy za deszcz. No to jest po prostu kosmos. Ale te inwestycje, chociażby powiedzmy, w nadleśnictwie Krynki, gdzie ja sam pamiętam i wiem, że no, za poprzedniego nadleśniczego była wybudowana te biuro, tak, miejsce wystarczające, zmodernizowane. Tak, pompy a ciepła. Później, gdy przyjeżdżałem do strażnika leśnego, który ma za pazurami wiele nieprawidłowości, jeżeli chodzi o polowania, bo sam jest członkiem koła łowieckiego Struga, przynajmniej wtedy był, i zobaczyłem wybudowaną olbrzymi nowy budynek, w którym tak naprawdę jest mało ludzi, ale wiele pomieszczeń. Jeden człowiek na jedno pomieszczenie. Teraz tak, właśnie dlaczego mówię o tej dostępie do informacji publicznej. Taki krótki wstęp. Dane wrażliwe, wiadomo, to jest orientacja seksualna, to jest moje wyznanie, to są moje poglądy polityczne. Okazuje się, że dane wrażliwe są demonstrowane, bo każdy jest Polakiem, katolikiem, prorodzinnym i tak dalej z tych naszych oficjeli, a dane informacji publicznej są traktowane jak dane wrażliwe, czyli nie ma żadnej odpowiedzi. Jaka jest gospodarka? Nadleśnictwo Krynki. Jeszcze niedawno piękny szlak ekumeniczny, piękne trasy turystyczne, czyli ta forma służenia społeczeństwu, bo przecież lasy nie tylko dostarczają surowca naszej gospodarce, ale służą społeczeństwu, poecie, artystom, turystom, no po prostu tyle doznań i tyle, no jeszcze jagody, grzyby, więc w ogóle ludzie tam znajdują, że tak powiem, zdrowie i spokój i ukojenie. A teraz co się dzieje? No z tego, co docierają do mnie informacje, no tak, zostało wybudowane biuro za blisko, nie wiem, 8 milionów jeszcze przed inflacją, gdzie jeden pracownik ma jedno pomieszczenie, a przecież to powinno być kontrolowane. Stare biuro, które ma wartość w tej chwili 500 000, nie można go wyburzyć, stoi puste i od kilku lat są ponoszone koszty. Podatek, utrzymanie, tam są pompy ciepła, konserwacja, ogrzewanie. No można tam zamazywać to, że tam może jakieś zajęcia ekologiczne, dla dzieci edukacyjne i tak dalej. Ale w nowym biurze też jest wielka sala. Nowe biuro jest olbrzymie, tak jakby tam było, nie wiem, dwa nadleśnictwa. Nikt tego nie kontrolował, czy jest taka potrzeba, czy może lepiej by było zmodernizować to stare biuro, jeżeli byłyby takie potrzeby. A co się dzieje ze szlakiem ekumenicznym? Jest zniszczony, jest niekonserwowany. A gdzie idą te pieniądze? No, z tego, co się widzi, no to są remontowane substancje mieszkaniowe zamieszkiwane przez, że tak powiem,
No, odpowiednich ludzi. No nie na wszystkich. Tylko na przykład pan nadleśniczy sobie coś tam naprawia, remontuje. A ja bym chciała wiedzieć, ile pieniędzy na to poszło i dlaczego nie ma inwestycji w szlak ekumeniczny, dlaczego nie ma inwestycji, które służą społeczeństwu, tylko służą akurat panu nadleśniczemu. Czy to jest coś złego w tym, że ja bym chciała się dowiedzieć? Jako normalny użytkownik, obywatel, który tam mieszkał na tym osiedlu, no to nie jest chyba jakieś przestępstwo. Nie tylko ja. To samo jest w innych nadleśnictwach, że ta infrastruktura turystyczna, edukacyjna, która powinna służyć ludziom, jest zaniedbywana. Natomiast są inwestowane pieniądze, często, ja nie mówię, że generalnie, w osady właśnie osób prominentnych. Takich właśnie z polecenia niekoniecznie merytorycznego. I to mi się bardzo nie podoba, bo ludzie na to patrzą, szczególnie młodzi, i wiedzą, że jedyną drogą kariery to jest albo się przypodobać tej władzy i tam w jakiś sposób, ale na pewno nie uczyć się, nie doskonalić, nie być człowiekiem moralnym i etycznym. Bo wizerunek leśnika to nie jest tylko to, że on ma piękny mundur, tylko jak on postępuje, jak się opiekuje przyrodą. A ludzie z tego, bo ja robiłam takie badania do pracy magisterskiej, ludzie oczekiwali od leśników, żeby byli opiekunami przyrody, a przy tym dobrze gospodarowali tymi zasobami drzewnymi. I z tego, co pani mówi, to wychodzi, że to tak nie wygląda. To tak nie wygląda w tej chwili. To wygląda tak, że nie mogę się zapytać, ile wydałeś pieniędzy na samochód swój, którym jedzisz? Ile wydałeś pieniędzy na delegację, gdzie jeździłeś na jakieś rauty? Ile wydałeś pieniędzy na jakieś goszczenie pseudogości? I czy to było konieczne z majątku Skarbu Państwa? A czy to nie jest też tak, że właśnie ten Skarb Państwa, czyli ten nasz majątek leśny, nie finansuje konkretnej partii politycznej? Ależ oczywiście, wszyscy o tym wiemy, ale odbywa się to w sposób bardzo sprytny i ja takich dokumentów nie mam w ręku, ale mam informacje. W ramach promocji lasów dotuje się na przykład ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, gminy, dokłada się do ten. Właśnie z tych pieniędzy w ramach promocji lasów w tych regionach, gdzie są na listach wyborczych nasi dyrektorzy, zarządzający, wiceministrowie. Nie będę wytykać palcami, ale tak się dzieje. I niestety nie ma nad tym kontroli, bo jest to bardzo sprytnie zrobione merytorycznie. A ten cały majątek, budżet Lasów Państwowych i te pieniądze zdobyte na wycinkach, One wędrują do naszych kieszeni później? Gdzieś nie, pani widzi te pieniądze? To jest tak, że lasy są taką instytucją, że zarabiają same na siebie. Czyli zarabiają na pensje, na premie, ale zarabiają też przede wszystkim ze sprzedaży drewna. Nie każde nadleśnictwo, dlatego jest fundusz leśny, wyrównuje te różnice. Zarabiają na to, żeby opłacić zakłady usług leśnych, które robią wszelkie prace, łącznie z wycinką, z pielęgnacją, z trzebieżą, z koszeniem, z różnymi takimi pracami, które są potrzebne w lesie. I właśnie lasy mają na to swoje pieniądze. Ale na co idzie jeszcze ten fundusz? Na utrzymanie regionalnych dyrekcji, gdzie średnio teraz pracuje po 100 osób, bo kiedyś to było mniej. Niby wszyscy to są fachowcy, ale właściwie żadnego nadzoru nie ma. Dlatego, że jak się patrzy, co się dzieje w jednostkach, to tak jakby to były małe królestwa. Więc gdzie jest ta rola nadzoru dyrektorów regionalnych nad leśnictwami? Ja mówię na przykładzie Białostockiej. Czy lasy państwowe dzielą się tym zyskiem z narodem, z ludźmi, spoza lasów? Z narodem się dzielą w taki sposób, że po prostu utrzymują, że te lasy jeszcze rosną. Ale jeżeli chodzi o zysk, no to teraz są takie programy, żeby dofinansowywać drogi. Są programy, żeby na cele społeczno-użyteczne. Z zysku każdy nadleśniczy, jeżeli ma zysk, może, już nie pamiętam w jakim procencie, zadotować fundacje, przedszkola, przedszkole, szkoły,
takie jakieś ośrodki, gdzie jest mało pieniędzy, możemy na to dać. Ja zawsze dawałam na takie fundacje, gdzie leśnicy się leczyli, na jakieś takie no, rzeczy, które są potrzebne, a nie stać ludzi na to. Leśników, dzieci leśników, no ten. Jak teraz te pieniądze są gospodarowane, trudno powiedzieć. Ale taki zwykły Kowalski spoza lasów. Słucham? Ja nie pracuję w lasach, nie jestem chorym leśnikiem. To znaczy, co on powinien mieć. Ale to też są tak jakby moje lasy, prawda? Tak, tak. Co Kowalski powinien dostać? On powinien dostać dobrą ścieżkę rowerową, powinien dostać ławeczkę, wiatę, miejsce parkingu. Za te drewno, które wysyłamy do Chin? No, za to drewno, co wysyłamy do Chin, to ja się obawiam, że to są, no, że to jest taka, nie mam na to dowodów, ale były takie publikacje, no, że za to się odbywają jakieś kampanie wyborcze. To, że rżniecie, grabicie, palicie lasy, to my wiemy, bo uczyniliście sobie z tego partyjny folwark. Ale to, że ośmieszacie, tak jak ostatnio, lasy stały się największym impresariatem na potrzeby kampanii, głównie kampanii politycznej Solidarnej Polski. Drewno jest z lasu, sołtysi są z lasu, gospodynie wielskie są z lasu i o dziwo ludowe zespoły sportowe też. To wszystko opatrzone występami, gadżetami, wszystko za pieniądze z lasów, a nad tym wszystkim patronuje wiceminister od więzień. I to jest to, przed czym trzeba ratować polskie lasy. Honor stuletniej instytucji, a przede wszystkim honor leśników, bo nigdy nie byli tak poniżani przez zwierzchników, tak ośmieszani i tak manipulowani. Przecież to nie lasy wysyłają do Chin, czyli ktoś kupuje to od lasów, czyli jest jakiś bardzo fajny interes. Tylko że ja nie wiem, jak to w tej chwili działa. Podsumowując naszą rozmowę, z tego, co pani mówi, ja czy inny obywatel Polski, czy nawet pani, czy my możemy spać spokojnie, wiedząc, że te lasy są we właściwych rękach i że zawsze będzie tak pięknie i zielono, jak to może, nie wiem, kiedyś wyglądało w Puszczy Białowieskiej, która próbuje cały czas walczyć z tym systemem sama i się odradzać na nowo. Powiem tak, no na pewno, znaczy trudno zniszczyć ten dorobek leśników przez ten długi czas od powojny. Trudno zniszczyć. Przez te dwie kadencje było bardzo nieprawidłowe zarządzanie, gospodarowanie lasami, zasobami ludzkimi, zasobami przedsiębiorców, usługodawców. Było złe. I teraz to wszystko zaczyna się sypać. Czy my możemy spać spokojnie? Nie, bo ta nauka wychodzi z lasu. Czyli ta wiedza, którą ludzie posiedli, nie jest stosowana. Każdy leśnik, który się przejedzie i zobaczy, co się dzieje, że zasady hodowli, zasady ochrony, to niekoniecznie są teraz tak nagminnie stosowane. W tej chwili ważniejsze są zasady polityczne. Czy ty należysz tu, czy jesteś jakimś, czyimś człowiekiem. Jak jesteś, to możesz robić, co chcesz i nikt cię nie tknie. A jeżeli strażnik leśny, działający pod nosem swojego nadleśniczego, jest łowczym i doprowadza do tego, że jest łamana zasada biosekuracji w jego kole łowieckim i ten ASF, który kosztuje Polskę miliardy, przenosi się na cały kraj i nikomu włos z głowy nie spada. Nie pierwszy to jest przypadek nieprzestrzegania ASF-u. My mamy taki drugi przypadek, on się dział w sądzie i muszę powiedzieć, że dopóki sądy nie zaczną działać tak jak powinny, ja nie mówię, że wszystkie, no to niestety nie będziemy spać spokojnie, bo mówię, ta bezkarność, gwarantowana bezkarność demoralizuje wszystkich leśników, ale i społeczeństwo. I nie będzie państwa, jak naród będzie zdemoralizowany. To jest bardzo prosta droga. To jest mała Rosja. I będziemy tylko rozmawiać siłowo. Ty jesteś od tego człowieka, no to możesz tyle. Ja jestem trochę mniejszy, no to będę mógł mniej. No niedobrze się dzieje. Niedobrze się dzieje, bo cały ten wizerunek leśnika i nasza kultura organizacji, ona już nie istnieje.
Ona już nie istnieje. I może jakby się coś zmieniło, to może ci ludzie wyjdą i zaczną mówić, ale dopóki nie będzie tej świadomości, że mamy do tego prawo, mamy prawo wiedzieć, ile kto wydał naszych pieniędzy, a nie będziemy się bać, bo ten strach to tylko szkodzi nam, a to jest ich narzędzie, ten strach. No, jeżeli takie osoby czują się bezkarne i w ogóle no, dla nich nie ma żadnych przeszkód i są pewne siebie, to znaczy, że coś się zawaliło totalnie w tych lasach. Totalnie. Doceniam Pani szczerość, odwagę i to, że Pani zechciała wystąpić przed moją kamerą. Dziękuję bardzo. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban Robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Dziękuję ekipie Patronite za Wasz diament w kategorii społeczne. To dla mnie wielkie wyróżnienie. A grono moich patronów tworzą Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Hoeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Paweł Gąsior, Dariusz, Jolanta, Błażej Marciniak, The Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Katka Mazurczak, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Beata Sujka, Kasia Skaki, Joanna Niebieszczańska, Gosia Walkowiak, Bożena Nowak, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Krzysztof Biniarz, Darek Łankowski, Bartłomiej Kropaczewski, Beata Danilewska, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Konrad Dybowski, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Jolanta Malinowska, Dorota Ostrowska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrot, Radosław Rumian, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Kasia Skaki, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Piotr Nagłowski, Wiomi, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Anna Warchoł-Kęsicka, Arletta Myler, Marta Białobrzeska, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Aleksandra Kaptacz-Włodarczyk, Wawrzyniec Mąkinia, Teresa, Marcin Pyżyk, Farea Feind, Daniel Siargi, Mira Ignatowicz, Paweł Semik, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej, Anna, Gosia Adamczyk, Zibi Bak, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Tobi, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Anna, Małgorzata Szczykała, Iwona, Renata Bosińska, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Athina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Agnieszka Stankiewicz, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska,
Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Hanna Kotowska, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wioletta Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Ewa Femme, Marita Adamska, Paweł Stelmach, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Marek Durski, Barbara BP, Tomasz Czech, Karolina Gorecka, Magda Zielińska, Anna Smenda, Dorota Zerbst, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska, Michał Kowalówka, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Czciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób od września do teraz wsparli mnie. Jan Piński, Grzegorz Podgórski, Sylwia Mzejene, Jadwiga Jędryas, Hanna Szlinkę, Ania Medyńska, Dorota, Piotr Piotrowski, Dorota Weremko, Ka Nowak, Barbara Janusz, Agnieszka Tomczak, Leszek Kryński, Kamila Polak, Justyna Rochon, Jarosław Dębski, Regina Plewińska-Foryś, Barbara Pomorska, Agnieszka Zalewska, Urszula Rasmussen, Paulina Kazimierska, Joanna, Beata Łuczewska, Artur Zakrzewski, Bogusława Breś, Małgorzata Jary, Katarzyna Wójtowicz, Mirosław Ziętarski, Anna Tofik, Paweł Pliszka, Mariusz Buda, Marek Podsiadło, Anna Zdanowicz, Małgorzata Bagińska, Robert Cogiel, Andrzej Muciek, Marek Danieluk, Danuta Adamczewska-Królikowska, Milena Godlewska, Marcin, Beata Czeremszyńska, Anna Bałanda, Joanna Miozga, Tomasz Barczak, Jacek Moskwa, Marta, Leszek Bizoń, Jacek Koniaszewski, Przemek Pachówka, Agnieszka, Krystyna Lasota, Dorota Tomasiak, Aleksandra Huxley, Katarzyna Dudek, Kasia Katarzyna, Dorota Ziajska, Katarzyna Tatur, Marta Zawistowska-Krysztofik, Aniseta Drewing, Marzena Stachoń, Ewa Bogucka, Wiesława Chruścielska, Krzysztof Bujak, Elżbieta Szwarcbach, Marcin Terpiński, Edyta, Wojtek Czerwiński, Anna Śliwińska, Joanna Przewłocka, Agnieszka Filipowicz, Dorota Gabała, Agnieszka Parker, BET, Katarzyna Puciłowska, Łukasz Kwiatkowski, Marlena Fatyga, Renata Berlin, Anna Radziszewska, Tomasz Suchowiejko, Anna Boruta, Adrian Hacia, Małgorzata Postawska, Marta, Piotr Smolarski, Halina Lechowicz, Marek Jeziorowski, Ewa Komosińska, Agnieszka J., Łukasz Downar, Maciek Tarmas, Asia Cyłuńczyk, Magdalena Pasek, Daria, Antoni Frykowski, Analityk, Damian Domagała, Joanna Miedzińska, Edyta Tracz, ABM, S., Anida Poddebniak, Sigismund, Ewa Klupsz, Barbara Pomorska, Jola Kukucz, Kacper Kurzeja, Wioleta Odolińska, Olga Tofiluk i Anna Domanowska. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban Robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.